Część druga, podróży z południa Polski do Mielna, no to już w tej części głównie o Mielnie i o podróży powrotnej Teslą. Widok na plażę w Mielnie. Patrzymy sobie teraz na zachód. Mamy widok na plażę w Chłopach. Jeszcze tam w tle mamy Sarbinową, ale to już słabiutko widać, bo to tam, gdzie kościół jest. Dobra, a my jesteśmy pomiędzy. I widać, że tutaj jest też więcej miejsca. Wieczorem oczywiście ludzie siedzą sobie na plaży. I jest takie pozwolenie, może nieoficjalne, ale jest przymykane na to oko, jak to się mówi, że można sobie na plaży tam wieczorem wypić jakieś piwko czy szampana. No, niby wiadomo, nie powinno się w miejscach publicznych, ale akurat jest takie niepisane przyzwolenie. Jeszcze to nie wystrzela, tam ktoś obok przechodzi. Mówię teraz trochę o klubach, bo jak temat Mielna, no to nie można o tym nie powiedzieć. Właściwie to teraz zostały tylko dwa kluby w Mielnie. No, dwa, ale fajne. Jeszcze dwa lata temu były cztery kluby, teraz mamy tylko dwa. Jest Bajka, która jest największa, jest dwupoziomowa. Jednak drugą salę otwierają tylko w soboty. Tak, to w tygodniu są dyskoteki na parterze jedynie. I właśnie, co też muszę zaznaczyć, bo nie każdy to wie, że w Mielnie dyskoteki są codziennie. Klub Bajka jest otwarty od poniedziałku do soboty. W niedzielę zazwyczaj sobie robią przerwę, w sezonie wakacyjnym oczywiście. A z kolei drugi klub, Disco Plaza, który też jest fajny i on ma tylko jedną salę. U góry chyba są loże, no ale to by więcej osób musiało zamówić, żeby tam tą górną część też otworzyli. To on z kolei jest otwarty od wtorku do niedzieli, czyli oni sobie robią przerwę w poniedziałek. I teraz tak, myślę, że do jednego i do drugiego klubu warto się wybrać. W ten dzień, kiedy jest akurat zamknięty ten drugi klub, no to więcej się w jednym zbiera, w tym otwartym. No i najwięcej to wiadomo też, że zawsze w weekendy jest ludzi, w soboty. A jednak w klubach to też jest fajna atmosfera, kiedy jest tam sporo osób. Jeśli chodzi o wejściówki, to do Disco Plazy zazwyczaj chodzą promotorki wieczorem, które rozdają opaski, żeby było darmowe wejście. One się tak pojawiają gdzieś tam po 20 i chodzą do 22 gdzieś zazwyczaj. Czyli najlepiej jest gdzieś po 21 ich szukać, żeby też nie było ani za późno, ani za wcześnie. No i trzeba wejść do klubu do godziny 22:30. Wtedy jest albo wejście darmowe i nie można wtedy wychodzić, żeby nie płacić potem za powrót. No albo jest druga opcja, to chyba dla tych, co palą papierosy, albo nie wiem, się tak lubią kręcić w to i z powrotem, no to można zapłacić chyba 10 zł za wejście i wtedy ma się taką opaskę, że można wchodzić, wychodzić. I jeszcze dodatkowo klub też robi różne promocje, ale akurat w tym sezonie to było tak, że było można kupić do godziny 22:30 jeden dowolny drink, a drugi za złotówkę w tej samej cenie drink, co był. Lub po godzinie 22:30 to można kupić też jeden drink w normalnej cenie, a drugi tego samego typu za 5 zł. Także naprawdę fajne opcje, bo dużo się zaoszczędzi jednak. No na przykład taka wódka z kolą, no to już nawet i to nie jest w klubach tanie. Tam kosztowało 21 zł, no to za dwa drinki płaciliśmy 22 zł. To wychodzi 11 zł za jeden drink, to wtedy to już ekstra cena. O klubie Bajka za chwilę, w dalszej części powiem. Domek smaków. No, domek smaków raczej odradzam. Co prawda zapomniałam nagrać porcję, ale jest jedzenie na wagę za 6,90 za 100 gramów. No i wyszło, że taki obiad z mięsem to 60 zł. No a jak się, no i w sumie taka nieduża porcja. A jak się tak troszeczkę wzięło, no to za takie troszeczkę to już też niezłe ceny. W sumie to, dobra, potem pokażę. No i jeszcze w dodatku
No to tyle za ten obiad, a w toalecie ani papieru toaletowego, jeszcze w dodatku tylko jedna kabina. Tam odradzam akurat. Na plaży w Mielni właściwie to nawet jak jest słonecznie, to tak obserwuję, że jest mniej ludzi. Chyba właśnie to jest jednak takie miejsce bardziej nastawione na rozrywkę. Chociaż nie mówię, że w Mielni są tylko młode osoby, bo przyjeżdżają całe rodziny z dziećmi, przyjeżdżają też starsi ludzie, bo jest sanatorium, czy taki hotel właśnie typowo dla starszych. Basenik i moczenie stópek. Trzeba sobie zrobić porządny peeling. Idealnie przy samej plaży. A! No nie, się zapaliło! Kurde, blady pomocy! No odkopuj to teraz! O rany! No nie! Nasza dziura! Basenik specjalny, prawie forteca. Pokaż stopy. Małki stóp. Teraz tak. Teraz ty. Nie ma palców, sam palcem. Szkoda, że środkowym tak nie umiem. Ach, i mówiąc o klubach, to jeszcze zapomniałam, że przecież nie tylko są te dwa kluby, bo jeszcze są też potańcówki dla starszych ludzi organizowane. Widziałam w dwóch miejscach. W jednym hotelu, co jest już tak bliżej plaży, przy głównym deptaku. I jeszcze też w weekendy są organizowane już bliżej kościoła. W takich, no, pod namiotem, blisko domków. Teraz pora, żeby więcej powiedzieć o klubie Bajka, który jest najbardziej znany z Mielna. To tak jak już wcześniej mówiłam, dyskoteki są tam organizowane od poniedziałku do soboty. Oczywiście w sobotę jest największa impreza, są dwie sale otwarte. I co jest ciekawostką, wartą uwagi. Bilety są tam drogie, bo są za 40 zł od osoby. Chociaż teraz już w coraz więcej klubach takie ceny można znaleźć. Ale można kupić taniej te bilety. Promocje są różne. W tym roku to była możliwość kupienia ich za 28 zł. I to właściwie nie był tylko bilet. Bo wyglądało to tak, że wieczorem było trzeba pójść do baru, który jest od razu obok klubu, no i tam po prostu zapytać, co trzeba kupić, żeby dostać darmową wejściówkę. No i w tym roku było tak, że było trzeba kupić wiaderko, do tego małą wódkę, małpkę tak zwaną, i jeszcze był sok Tymbark. Także myślę, że fajna opcja, bo tak czy siak można sobie to wypić. Wiaderko też się może przydać na plaży, albo po prostu, żeby dać dzieciom jako pamiątka z wakacji. Albo coś tam przechowywać w tym wiaderku. No, a wejściówka była za te 28 zł. I uwaga! Tam jest chyba otwierane już, nie wiem, czy o 19, czy coś około tej godziny, taki before. W każdym razie do godziny 22 są takie wejściówki. Ich pula też jest ograniczona, więc my przychodziliśmy gdzieś tam o 21, 20, 30, no to nigdy nie było problemu, żeby to kupić. Mielno też jest całkiem sporą miejscowością, także można się przejść z tej głównej części do tej mniej znanej i można sobie iść wzdłuż plaży takim mostkiem, deptakiem. I co ciekawe, zobaczyliśmy w tej drugiej części Mielna, że można tam sobie spać w autobusie. Są takie noclegowe autobusy, fajne, kolorowe. No takiego czegoś tam jeszcze nie widziałam, więc może i warto zobaczyć, jak jest w takim miejscu. Ciekawe tylko, jaka jest cena za nocleg. Co jest fajne też w naszych polskich nadmorskich miejscowościach, to to, że oprócz plaży, morza, no to mamy też lasy obok. Więc taki spacerek to też jest fajne urozmaicenie. No tak, jeśli chodzi o inną rozrywkę w Mielnie, no to tak za dużo tego nie ma. Czasem są jakieś tematyczne wystawy, na przykład pająków, skorpionów, teraz to akurat było, czasem jakieś motyli. No a tak to, no to głównie te jakieś maszyny do grania, takie automaty. Jelenie są w Mielnie. Proszę. Coś sobie tam szamie dobrego.
W restauracji Egipt uważają, że mięso wieprzowe to jest danie wege. I to tak naprawdę jest. W tej głównej karcie wystawionej przy ulicy jest napisane, że tam mamy w składzie mięso wieprzowe jako wege jedzenie. A już potem przy stolikach to jest to wykreślone. Co mogę powiedzieć? W Egipcie ceny ciut droższe, bo tak raczej od 30 paru złotych się zaczynały. Ale za to porcje bardzo duże, bardzo ładnie podane. No niestety mi tak mniej tam smakowało jedzenie. Wybrałam sobie takie wege klopsiki za 38 zł. No i szczerze mówiąc, akurat w smaku to się zawiodłam. Ja raczej nie należę do osób wybrednych, a uważam, że tam były źle dobrane ze sobą przyprawy i że to tak no, nie pasowało. No a z kolei mój chłopak wybrał tam znowu mięso, ale sałatkę miał taką no, prawie niedoprawioną. Także, no nie wiem jak tam inne dania, ale znalazłam miejsca, w których było dużo smaczniej, a taniej jednak. W końcu nastała pora, żeby podać Wam najtańszą miejscówkę, gdzie są też smaczne obiady. To pokusa. Pokusa jest właściwie tuż za głównym deptakiem. Trzeba minąć Biedronkę i iść w kierunku Polo Market. I tam przed tym dużym parkingiem jest właśnie po schodkach pokusa, w której obiady mięsne zaczynają się od cen 16,90 i w ciągu 2 lat nie podnieśli ceny. Tutaj tak samo inne rzeczy są tańsze i zupy i piwo. Piwo za 10 zł kupiliśmy. No i na przykład taki schabowy był za 16,90. Ja wybrałam sobie pierogi za 19,90. Jedyne co, no to jak to jest takie najtańsze miejsce, jedzonko jest dobre. Chociaż porcje są jednak mniejsze nieco. No mężczyzna może jednak się nie do końca naje, jak sobie weźmie jeden tylko taki obiad. Może warto wtedy pomyśleć o jakichś dodatkach jeszcze. No to wiadomo, jak jest duże zainteresowanie, no to też i kolejka jest dłuższa, ale właściwie my aż tak długo nie czekaliśmy. No często jest tam tak, że się przyjdzie i wszystkie stoliki są zajęte, chociaż jest ich sporo, ale wystarczy trochę poczekać i się zwolni stolik. Jak się jest w 2 osoby czy więcej, no to warto, żeby ktoś już poszedł, zarezerwował stolik, a inna osoba stała w kolejce i tylko tam trzeba jej wysłać wiadomość na Messengerze czy WhatsAppie czy gdzieś indziej, jaki jest numer stolika, żeby było wiadomo, do którego stolika kelnerki mają przynieść jedzenie. I uwaga, tam jest płatność tylko gotówką. Nie ma tam możliwości płatności kartą. No, ale i tak polecam, myślę, że warto. Cały czas w jednym miejscu. Jeszcze zanim pokażę Wam naszą podróż powrotną, bo oczywiście jej też nie może zabraknąć, to takie krótkie podsumowanie, że jeśli chodzi o takie bardziej imprezowe miejscowości, gdzie jest też sporo ludzi, myślę, że to też jest fajny klimat taki nad morzem, to chyba Mielno jest tutaj takim topowym miejscem, jeśli chodzi o Polskę. Sopot, wiadomo, też jest imprezowy, też jest dużo ludzi, dużo się dzieje, jednak tam z kolei jest drożej i chyba jednak trochę bardziej mi się podoba w tych klubach w Mielnie. No, a teraz pokazujemy, jak to Teslą było z powrotem. No to wracamy na Śląsk, czyli pierwsze ładowanie z Mielna w powrotnej drodze jest w Wyszogórze, znowu stacja MOL, czyli ta, co za 69 zł sobie do pełna możemy ładować. I nawet panele fotowoltaiczne są od razu za nami, żeby było taniej. O, jak ładnie przymocowane kable. Sznureczkami. Nic się tutaj ani nie dotknie gorącej obudowy. No i też nie będą leżały na środku ziemi. No to kolejna stacja to Skwierzyna, Gościniec.
bo jak już sobie sprawdziliśmy to miejsce, że fajnie, nie ma kolejek i w dodatku wszystko jest co potrzeba, jakieś jedzonko, toaleta też, no to czemu nie? No i teraz mamy tak, 179 km nam zostało, no to w sumie moglibyśmy nie ładować, no ale wolimy w zapasie i tak musimy iść do toalety. No i co? I sobie do pełna za chwilkę naładujemy. No i wyświetla się, że może tak zająć 40 minut, ale bardziej bym obstawiała, że chyba z pół godzinki będzie. Mamy zaznaczoną stację, jedziemy do Kostomłotów i jest już informacja, że na razie są wolne dwa stanowiska, a samochody trzy zmierzają w tym kierunku, żeby się pewnie naładować. Kostomłoty, Tesla Supercharger, ładujemy, no teraz 45 minut zajmie, ale i tak mamy szczęście, no bo niby są cztery stanowiska, ale inne są już zajęte też. Znaczek odcinkowego pomiaru prędkości. No dobra, zobaczymy zaraz, bo sygnał przed chwilką był, a teraz, no dobra, wjechaliśmy. O, i co jest fajne, to mamy powiedziane, jaka jest maksymalna prędkość dozwolona tutaj w strefie odcinkowego pomiaru prędkości, nasza średnia prędkość, no i jeszcze ile kilometrów będzie trzeba tak się pilnować. I podsumowanie całej trasy. No to tak wyszło z 200 zł za 800 km około. No jeśli chodzi o paliwo gazowe, no to mniej więcej tyle samo by wyszło. Tylko że tak jak też wspominałam, my szukaliśmy tych trochę tańszych ładowarek, nie tych najdroższych, bo jednak na Greenway czy Orlen to zapłacimy tam około 3,15-3,20 za 1 kWh, a na tych z Tesli, czy właśnie na Molu, czy na jeszcze eWay, no to jednak można sobie znaleźć te ceny za niecałe 2 zł. No na pewno paliwo typu benzyna czy diesel by wyszło drożej, także sama podróż, myślę, że fajnie. Oprócz tego, to na obiad dla jednej osoby, jeżeli chcemy tak sobie kupować na mieście w restauracjach, to trzeba tak 30 zł za dzień liczyć, chociaż można kupić pizzę na przykład na dwie osoby, już wyjdzie taniej, no albo można właśnie też skorzystać z tych tanich obiadów za 16,90. Nocleg, to tak ceny startują gdzieś od 75 zł za osobę, ale wiadomo, to są wtedy takie skromne warunki, małe pokoje. No i oczywiście, no to można sobie znaleźć tańsze oferty, bądź droższe. To wszystko zależy, kto jakie ma standardy. I ja chciałam tylko podać takie średnie ceny, żebyście tak mniej więcej się mogli zorientować, ile takie wakacje mogą wynieść.